Bebok to nadprzyrodzona istota obecna w folklorze, prawdopodobnie demon zwierzeń słowiańskich. Ale nie taki bebok straszny, jak o nim mówią, zwłaszcza w Katowicach. Jakiś czas temu postawiono na małe figurki beboki, które opanowały miasto. Dwa najnowsze od dziś stoją przy katowickich szpitalach. I to nie bynajmniej po to, by straszyć. Mają przynosić szczęście zarówno pacjentom, jak i szpitalowi. A wystarczy tylko potrzeć ich nos. Dwoje lekarzy więcej ma od dziś Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. I to nie byle jakich, bo mających przynosić szczęście. Pojawienie się nowego personelu spowodowało spore poruszenie, gdyż beboki od dawna już podbijają serca katowiczan. Pacjenci myślę, że potrzebują takich akcentów, które spowodują, że na ich twarzach pojawi się uśmiech. Tak jak sam artysta powiedział, potarcie nosa beboka daje szczęście, więc ja liczę, że zarówno nasi pacjenci, jak i szpital będzie to szczęście miał w kolejnych dziesięcioleciach. Bo Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, konkretnie Szpital na Ceglanej w Katowicach, świętuje swoje 50-lecie. Nowe beboki mają swoje role, ale i cechy szczególne. Na ulicy Medyków stanął bebok, który spieszy się na zabieg. Drugi przy ulicy Ceglanej to beboczka, która, jak tłumaczy autor, dobrze patrzy przez swoje własne bryle. Wraz z nią powstawał wielkoformatowy mural, który ma być akcentem pozytywnej energii w szpitalu. Bebok okazuje się być postacią, która żyje wśród nas, mieszka wśród nas, zachowuje się tak jak my. Wcale straszny nie jest, ale raczej prowokuje do uśmiechu. Jest trochę karykaturalny, ma być zabawny, ma opowiadać, a w zasadzie godać o tych miejscach, które są najbliżej niego. Nowe beboki są już kolejnymi w Katowicach, a to jeszcze nie koniec. Tych planów jest bardzo dużo. Kolejne szkoły nasze katowickie zamawiają beboki. Przedsiębiorcy, którzy rozwijają swoje biznesy, więc tych beboków będzie przybywało i podejrzewam, że będzie ich jeszcze więcej niż krasnali w Wrocławiu. Na razie miasto dorobiło się niemal 70 figurek i są one jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych stolicy województwa śląskiego.